Kiedyś sam zaczynałem jako instalator i wiem, co to znaczy, kiedy jedzie się na obiekt i nagle coś nie działa. Kiedy dzwoni się do firmy, w której się zaopatruje i tam nikt nie odbiera. I dlatego, kiedy my wystartowaliśmy jako dystrybutor, to postanowiliśmy, że będziemy stać za klientami. Dlatego zaczęliśmy robić szkolenia. Niezwyczajne, ale warsztatowe. Po to, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, miał w ręku śrubokręt, miał w ręku centralę, sygnalizator, kamerę. Po to, że kiedy pójdzie na obiekt, pójdzie do klienta, to żeby wiedział, co robi. Szkolenia z zakresu telewizji przemysłowej dzielą się na dwa etapy. Pierwsze szkolenie, które jest jakby wprowadzeniem do tematu telewizji przemysłowej. Instalatorzy dowiadują się na nim tak naprawdę podstaw działania kamer. Wiedzą, czego mogą od tych kamer oczekiwać, jak powinni je ustawiać, jak konfigurować, z czego kompletny system powinien się składać, jakich elementów w jakich sytuacjach należy użyć. Więc można powiedzieć, że to szkolenie pierwsze jest szkoleniem wprowadzającym i to jest szkolenie z telewizji przemysłowej. Natomiast drugie szkolenie z monitoringu IP jest to już jakby rozwinięcie tego pierwszego szkolenia i na tym drugim nie mówimy tak wiele o samej telewizji, jak bardziej o technologiach IP, czyli o sposobie podłączenia kamer do rejestratora, konfiguracji i pracy w sieci. Inne sklepy często sprzedają towar spółek i mówią po prostu do widzenia. W naszej firmie jest zupełnie inaczej. Nam zależy na tym, aby klient, który u nas zakupi sprzęt, czuł się z tym sprzętem bezpiecznie, żeby potrafił go później fachowo, porządnie zainstalować. Szkolenia u montersów to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, ponieważ człowiek cały czas musi się rozwijać i zdobywać nową wiedzę, więc tutaj możemy wszystkiego dotknąć, pobawić się tym bez obawy, że się zepsuje jakiś sprzęt czy uszkodzi. Co wyróżnia szkolenia u montersów? Nie są to kolejne szkolenia z cyklu jak przyjść i przespać 8 godzin. Są to szkolenia, które naprawdę są fascynujące, są wciągające i tak naprawdę nawet nie zauważa się, kiedy dany czas szkolenia dobiegł końca. Nie widzę lepszej firmy w tej chwili, jeżeli chodzi o tą branżę. My dostarczamy Ci sprzęt i pomoc techniczną. Ty instalujesz to ludziom po to, aby czuli się bezpiecznie.